Początek tego materiału wyglądał jak jakiś film akcji, co nie? Jakaś szklana pułapka albo film... O, dzięki bardzo, na to czekałem. Przepraszam. Dobra. Okej, zgadza się wszystko. Dziękuję za współpracę. Więc tak. Tematem dzisiejszego odcinka jest ten safe. Przetniemy go waterjetem. Zajrzymy, jak wygląda ten mechanizm tutaj zabezpieczający. No i pobawimy się nim troszeczkę. Round 2. Kiedy ja sam w strachu. Ach, ci montażyści, co oni mają w głowach? Nieważne. Na stole mamy rezultat naszego cięcia. Myślałem, że ten mechanizm w środku będzie bardziej skomplikowany. Okazało się, że to jest kilka cienkich blaszek. Proszę bardzo, tak wygląda zabezpieczenie. Cieniutka blaszka z dwoma takimi, no, grubymi ryglami na końcu, które wychodziły tutaj z drzwiczek. To zabezpieczało nas przed kradzieżą. Kupa plastiku, jakiś tam drobnostek, no nic ciekawego. W środku sejfu znajdowały się jakieś cegły. Nie wiem, może ktoś miał sentyment do Malborka i wziął kilka cegieł. Ciekawostka. Przednia ścianka gruba i pewnie jak ktoś by chciał się dostać do tego sejfu, to by dostawał się od zewnętrznej strony. Pewnie dlatego są tutaj dziurki, które wskazują na to, że ten sejf pewnie był montowany w jakiejś ścianie czy gdzieś. Ale no co, zaspokoiłem swoją ciekawość. Już wiem, jak to wszystko wygląda w środku. Proszę Was, dajcie mi znać w komentarzu, co bym mógł przeciąć, coś bardziej ambitniejszego niż taki sejf. Liczę na Waszą pomoc. I tym rozdupconym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.